Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Ministerstwo Cyfryzacji, występując do prokuratury w sprawie nietypowych działań części komorników w bazie PESEL, działało w interesie obywateli. To była jedyna w tym przypadku możliwa reakcja, mówiła wczoraj w Sejmie szefowa Ministerstwa Cyfryzacji Anna Streżyńska, która odpowiadała na pytania posłów w związku z wyciekiem danych Polaków. Cała sprawa dotyczy 5 kancelarii komorniczych, między innymi z Warszawy i Łodzi, które miały masowo ściągać nasze dane. Wielokrotne odpytywania o rekordy z bazy PESEL miały następować w nocy. W bazie PESEL znajdują się wszystkie najważniejsze o nas informacje, między innymi imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, serie i numery dowodów osobistych oraz paszportów. Dane te normalnie komornicy wykorzystują, żeby namierzać dłużników. Złodzieje natomiast mogą je wykorzystać do zaciągnięcia na nasze konto kredytu. Śledztwo w sprawie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych systemu PESEL prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Prokuratura prowadzi ją przy udziale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prowadzi ją prokurator z wykształceniem informatycznym, który specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie. My cały czas pozostajemy w stałym kontakcie z organami ścigania dla potrzeb dostarczenia wszystkich informacji. Jak zapewniała wczoraj w Sejmie minister cyfryzacji Anna Streżyńska, do tej pory nie stwierdzono żadnego wycieku danych z systemu PESEL do osób nieuprawnionych, a wystąpienie Ministerstwa Cyfryzacji do prokuratury było jedyną możliwą reakcją na nietypowe działania części komorników w bazie PESEL. Dane obywateli są bezpieczne, nikt ich nie ukradł, nie używa do zaciągania kredytów. Dostęp do bazy PESEL mają tylko ściśle określone uprawnione podmioty poprzez odseparowane od sieci internet łącza. Kancelarie komornicze są na liście tych uprawnionych podmiotów. Nie można mówić o żadnym wycieku ani złamaniu mechanizmów bezpieczeństwa. Tymczasem w Ministerstwie Cyfryzacji dobiegają końca prace nad strategią dotyczącą cyberbezpieczeństwa kraju. Eksperci przystępują do podsumowania konsultacji i uzgadniania ostatecznej treści. Prawdopodobnie w październiku rząd zajmie się dokumentem. Na podstawie strategii powstanie ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. 81 miliardów złotych. Tyle kosztują inwestycje drogowe w Polsce. Takie dane przedstawił wczoraj w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt. Łączna wartość zadań skierowanych do realizacji to jest 80 miliardów i 800 milionów złotych, a więc mówimy o gigantycznych pieniądzach, które już w tej chwili funkcjonują w gospodarce narodowej. Wartość zadań w realizacji, a więc tam, gdzie już fizycznie budowy się rozpoczęły, gdzie one trwają i gdzie wszyscy możemy je oglądać i już odliczać dni, kiedy się skończą i będziemy mogli korzystać z tych inwestycji, to jest 51 miliardów i 400 milionów złotych. Zgodnie z programem budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 powstać ma 3840 km nowych autostrad i dróg ekspresowych. Program zakłada ponadto przebudowę 205 km dróg krajowych. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dodał, że obecnie w realizacji są 93 zadania na budowę 1329 km nowych dróg. Wiceminister Schmidt podkreślił, że w ostatnich dniach ministerstwo skierowało też nowe inwestycje do drugiego etapu przetargu o łącznej wartości 4 miliardów 100 milionów złotych. To jest autostrada A2 od węzła Lubelska w Warszawie do początka obwodnicy Mińska Mazowieckiego, S7 w Warszawa, obwodnica do obwodnicy Grójca, S17 Warszawa, węzeł Zakręt do węzła Lubelska, S1 Pyrzowice Kosztowy, odcinek Pyrzowice Podwarpie, trzeci etap, S3 z A6, węzeł Kijewo, węzeł Rześnica, budowa odcinka S10 z miasta Kobylanka, Moczyżyn, Zieleniewo. Niestety okazuje się, że mniej optymistycznie wygląda sytuacja dróg samorządowych. W tym roku z budżetu państwa przeznaczamy na modernizację, na budowę dróg samorządowych blisko 1,5 miliarda złotych. To są 3 fundusze: Fundusz Modernizacji Dróg Gminnych i Powiatowych, Fundusz Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych,
300 milionów złotych i rezerwa budżetu państwa. Łącznie, tak jak powiedziałem, to jest około 1,5 miliarda złotych. I jest to kwota, tak możemy obliczać po ilości wniosków, które składają samorządy, mniej więcej zaledwie połowa tego, co samorządy są gotowe współfinansować w ramach swoich możliwości. Zdaniem wiceministra odpowiedzią na te wyzwania mogłaby być budowa jednolitego funduszu dróg samorządowych, który stworzyłby mechanizm stabilnego finansowania takich inwestycji. Górnicy, którzy będą chcieli pozostać w branży, będą mieli miejsca pracy, deklaruje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak zapewnia, rząd nie likwiduje miejsc pracy w sektorze węgla kamiennego. Zapowiedzi premier Beaty Szydło w sprawie powstania nowych miejsc pracy w sektorze węgla kamiennego przypomniał Paweł Bańkowski z PO. Na pytania posłów dotyczące sytuacji w polskim górnictwie odpowiadał Grzegorz Tobiszowski. Kadencja nie skończyła się tego Sejmu i mówiąc o miejscach pracy, to na dzisiaj nie likwidujemy miejsc pracy w sektorze węgla kamiennego. Prawdą jest, że poprzez proces restrukturyzacji pewne osoby będą przychodzić do Syrka na odprawy, natomiast ci, którzy chcą w tym przestrzeni górniczej pozostać, będą mieć swoje miejsce pracy. Deklaruje wiceminister energii. Jak tłumaczy, w niektórych kopalniach przygotowany jest plan inwestycyjny zakładający zwiększenie wydobycia węgla, co pociąga za sobą zapotrzebowanie na nowych pracowników. Grzegorz Tobiszowski omówił także obecną sytuację kopalni Makoszowy. O jej likwidacji zdecydował rząd koalicji PO-PSL, dodał wiceminister energii. Faktycznie kopalnia ta przeszła pewien proces restrukturyzacji, ale niestety nie dotrzymano w zarządzaniu tej kopalni pewnych ustaleń, i to mówię z pewną odpowiedzialnością, bowiem wyasygnowano na plan inwestycyjny i na wydobycie węgla 220 milionów. To sprawia, że inwestorzy, którzy byli zainteresowani z sektora chociażby energetycznego nabyciem tej kopalni, nie są w stanie udźwignąć ciężaru 220 milionów. Makoszowy to jedyna kopalnia w strukturach SRK, która wciąż wydobywa węgiel. W poniedziałek spółka restrukturyzacji kopalń, do której trafia majątek zakładów przeznaczonych do likwidacji, ogłosiła przetarg na jej sprzedaż. Inwestorzy mają obawę, że mogą nie dojść do porozumienia ze stroną społeczną, inwestując duże środki dla KWK Makoszowy. Przed potencjalnym inwestorem niełatwe zadanie. Musiałby on zwrócić udzieloną zakładowi pomoc publiczną. Jej koszt do końca tego roku sięgnie około 265 milionów złotych. Grzegorz Tobiszowski z mównicy sejmowej omówił również sytuację w kopalniach Krupiński, Wujek, Wirek czy Wawel. Poinformował, że etap międzyresortowych ustaleń przechodzi ustawa o deputacie. Konsultacje społeczne w jej sprawie mają się rozpocząć jeszcze we wrześniu. Nadzwyczajna i zdecydowana reakcja polskiego rządu na kolejną napaść na Polaków w Wielkiej Brytanii. Do Londynu udali się ministrowie Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak. Towarzyszył im m.in. komendant główny polskiej policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk. Polscy ministrowie przyjechali do Londynu z bardzo konkretnymi pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa Polaków w Wielkiej Brytanii. Chcemy sprawdzić, czy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoją pracę, czy jednakowo jesteśmy traktowani tam w Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy postawić pytania co do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom polskim, którzy żyją na wyspach. Te pytania polscy ministrowie zadali swoim odpowiednikom w Londynie, szefowi brytyjskiej dyplomacji Borisowi Johnsonowi oraz minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. Jesteśmy zobowiązani, iż wielu polityków brytyjskich wyraziło potępienie tych incydentów. Przypomnieliśmy więc władzom Wielkiej Brytanii, że Polacy są grupą, która integruje się dobrze ze społeczeństwem brytyjskim, która ciężko pracuje, płaci podatki i zasługuje na ochronę i opiekę. Politycy ustalili, że polska policja będzie współpracować z policją brytyjską w sprawie wyjaśnienia brutalnych napaści na Polaków. Ministrom towarzyszył komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk. Policja hrabstwa Essex jest w kontakcie z polską policją. Chodzi nam o skuteczność tego postępowania, chodzi nam o to, żeby wszyscy ci, którzy byli winni tej tragedii, tej zbrodni, zostali ukarani. Na wyspach ma też się pojawić więcej polskich funkcjonariuszy, którzy będą pomagać miejscowej policji w kontaktach z polską społecznością. Brytyjski rząd będzie też reagować na publikacje szkalujące Polaków. Usłyszeliśmy od ministra spraw zagranicznych, od ministra Borisa Johnsona, że
On każdej sprawie z osobna, takiej sprawie będzie się przyglądał. Bierzemy to za dobrą monetę. Polski rząd chce też postawić na edukację dotyczącą pozytywnej roli, jaką Polacy odgrywali i odgrywają w Wielkiej Brytanii. W Londynie ministrowie spotkali się także z przedstawicielami środowisk polonijnych i dyskutowali o ostatnich wydarzeniach. W Wielkiej Brytanii mieszka ponad 916 tysięcy Polaków. Nasi rodacy tworzą tutaj największą mniejszość narodową. Szanują swoją nową ojczyznę i tego samego oczekują od Brytyjczyków. Z Londynu dla Informacji Dnia, Piotr Krupa. Ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open bez Agnieszki Radwańskiej. W czwartej rundzie rywalizacji Polka uległa rewelacyjnej 18-latce z Chorwacji, Anie Koniuch. 4-6, 4-6. 1/8 finału US Open to dla Agnieszki Radwańskiej bariera nie do przełamania. Polka odpadła na tym etapie rywalizacji w 2007, 2008, 2012 i 2013 roku. Tym razem jej przygoda z Nowym Jorkiem miała wyglądać zupełnie inaczej. Po szybkim pożegnaniu z igrzyskami krakowianka była podwójnie zmotywowana, by osiągnąć dobry rezultat w USA. Jej rywalką była 18-letnia Anna Koniuch z Chorwacji, którą Radwańska pokonała w trakcie tegorocznego Wimbledonu. Pierwszy set przyniósł bardzo wyrównaną batalię, którą na swoją korzyść rozstrzygnęła rywalka. Polka dobrze rozpoczęła, jednak później dwukrotnie pozwoliła się przełamać, przegrywając premierową partię 4-6. W kolejnej odsłonie długo utrzymywał się remis. Dwa ostatnie gemy padły jednak łupem Chorwatki, co zagwarantowało jej miejsce w najlepszej ósemce turnieju. Kluczem do zwycięstwa 18-latki był dobry serwis. W całym meczu Koniuch odnotowała 6 asów i 38 piłek wygranych bezpośrednio. Jak oceniła, był to jej najlepszy mecz w dotychczasowej karierze. I w tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Cześć Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. W południowych regionach zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i małe. Na termometrach od 19 stopni w Krakowie i w Gdańsku do 23 stopni w Warszawie i w Łodzi. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1025 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.